Padreczka. Bardzo przepraszam, ale tak trochę z tamtej strony. Pan dyrektor Leszek Weichert wspomniał historię. Dzieciaszki, wybaczcie, ale może to jest ostatnia okazja, żebym mógł wspomnieć prehistorię szkoły. Jest jesień 1989 roku, tutaj mówię i patrzę w stronę dorosłych, a wy bądźcie cierpliwe, naprawdę długo nie będę mówić. I ksiądz biskup Józef Michalik, listopad, może początek grudnia, przy okazji jakiegoś spotkania z nauczycielami, zaprosił mnie na kolację wówczas do rezydencji biskupiej, dzisiaj do domu biskupów. Ukłon w stronę księdza biskupa Pawła. I kolacja była bardzo skromna, zasmażone ziemniaki, zsiadłe mleko. I przy tej okazji zaczęliśmy rozmawiać o możliwości utworzenia szkoły katolickiej, czy może nie katolickiej tak od razu, ale takiej szkoły, dla której Kościół będzie punktem wyjścia, dla którym wiara katolicka będzie punktem wyjścia. Jeśli dobrze pamiętam, proszę mnie poprawić tutaj w stronę pana prezesa oddziału, ale zdaje się 20 września 1989 roku zostało zarejestrowane Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców i pojechałem na pierwsze takie spotkanie w Częstochowie z taką oto misją, wskazaną przez księdza biskupa Michalika, żeby porozmawiać o tym, jak Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców planuje, czy zakłada jakieś swoje plany tworzenia nie tylko opieki, systemu opieki, współpracy nauczycieli, ale też i prowadzenia szkół. To było w Częstochowie. Wróciłem i zdając sprawę księdzu biskupowi, popełniłem wtedy krótki tekst, który się ukazał w Aspektach, znakomity miesięcznik, który się ukazywał w Gorzowie, już w tej wersji się nie ukazuje. I wtedy jakby na grunt duszpasterstwa nauczycieli przeniosłem ideę tworzenia stowarzyszenia, czyli formy zorganizowanej. Leszek z gruntu wykształcenia, ale przede wszystkim z pasji, miłości do dzieci, pedagog, czyli zajmował się nauką, która w zasadzie pozwala nauczyć zajmowania się dziećmi, prowadzenia dzieci. Tak najprostszym językiem rzecz mówiąc. Robi to znakomicie i robił to doskonale wówczas. Wtedy się spotkaliśmy i Leszku, nikt tej szkoły nie zorganizowałby w taki sposób, jak tylko ty, żeby było jasne. Dlatego jestem ci ogromnie wdzięczny. Kwiaty przyniosłem Ani, jeśli jest Ania. I zaraz jej wręczę, czyli żonie Leszka. Ale wtedy zapadła decyzja, ponieważ już funkcjonowała inna szkoła, nie o takim charakterze, która była szkołą niepubliczną. To wtedy zdecydowaliśmy, że będziemy tworzyć tę szkołę. Wiosną 90 roku odbyła się taka konferencja zorganizowana zresztą z księdzem Andrzejewskim, już nieżyjącym, ze środowiskiem duszpasterstwa nauczycieli. I tak zaczęliśmy bardzo poważnie myśleć o uruchomieniu szkoły. Wydaje mi się, że to powinienem też wspomnieć, takim decydującym człowiekiem, czy człowiekiem, który mnie przekonał do tego, że przygotowanie w nowych warunkach ustrojowych młodych ludzi, przygotowanie jakby zupełnie innego systemu kształcenia, ale przede wszystkim opartego na wychowaniu również, nie tylko samej nauki. I to był profesor Lech Falandysz. Byłem na kolejnej konferencji pod Warszawą, to już był chyba maj 90 roku, kiedy profesor mnie odwoził na dworzec centralny w Warszawie i wtedy właśnie na to wspomniał. Mówi, musicie to zrobić, bo taki jest czas. Nie możemy stracić tej szansy.
Każdy rok, każdy miesiąc, każdy rok, każdy kolejny 5 lat zwłoki niestety mogą się odbić bardzo niekorzystnie, szczególnie na przygotowaniu nowej generacji ludzi do zajmowania stanowisk, do zajmowania się wychowaniem, do kształtowania rodziny, do wreszcie odpowiedzialności za wspólnotę kościelną, za wspólnotę kościoła w naszym kraju. I to była przesłanka, która zdecydowała ponad wszystko. Wróciłem i wtedy już była decyzja, Leszku, że tworzymy tę szkołę. Dorota, Basia Basińska, gdzieś tam widzę, też jest Włodek Wołoszyn, Ola Fleszar. To są ludzie, którzy wtedy podjęli naprawdę na zupełnie spontanicznych, lekko dzisiaj, trywialnie mówiąc, na wariackich, jakby bez jakiegoś takiego gruntownego przygotowania prowadzenia takiej szkoły, ale z niezwykłą odpowiedzialnością. Tym przewodnikiem pierwszym był Leszek. I Leszek, dlatego zawsze będę to podkreślał, że jeśli, gdybyś ty się tego nie podjął, to prawdopodobnie ta szkoła pewnie byłaby, ale nie byłaby taką szkołą szczególnego zaufania, z którego właściwie wszyscy wtedy skorzystaliśmy. I wreszcie jeszcze jeden człowiek, którego muszę wspomnieć, to jest Michał Piskorz. Wówczas członek zarządu głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, później dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji, urzędnik, administrator, który bardzo mi pomógł w tym procedowaniu w stowarzyszeniu właśnie wszystkich spraw związanych z utworzeniem szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Potem to dzieło naprawdę wzięli w swoje ręce nauczyciele i rodzice. Za to wam jestem wdzięczny. I dzisiaj już z nieco innej pozycji, jednocześnie umocniony też przez Jacka Wójcickiego, prezydenta miasta Gorzowa, składam wam serdeczne podziękowanie za to, że w tym pejzażu gorzowskich szkół jest tak ważna szkoła. Tak ważna szkoła, w której też nieprawdopodobny wkład miał, swój wkład miał ksiądz dziekan Jerzy Płóciennik. I pewnie ksiądz biskup Paweł Socha nie wybaczyłby mi w tym momencie, gdybym księdza dziekana Jerzego Płóciennika nie wspomniał tutaj. I miałby rację, żeby mi nie wybaczył. Pomimo tego, że po przyjacielsku troczyliśmy się z nim, chodziliśmy do niego na plebanie. Ale tak Leszek, jak i ja, jak i jeszcze parę innych osób wtedy zaufaliśmy temu kapłanowi i bardzo mogliśmy liczyć, liczyliśmy i otrzymywaliśmy wielkie wsparcie ze strony już nieżyjącego księdza Jerzego Płóciennika. Wybaczcie, jeśli kogoś nie wspomniałem, ale naprawdę ja mówiłem o prehistorii. Serdecznie dziękuję. Aniu, teraz gdybyś wstała, gdzie jesteś? Jest Ania. To ja przejdę do ciebie. Bardzo dziękuję, Aniu, za cierpliwość, wytrzymanie i te wieczorne spotkania u was w domu, gdzie przy prasowaniu, przy jakimś herbacie, przy jakimś wodzie siedzieliśmy i układaliśmy plany naszej szkoły. Dzieciaczki, dziękuję wam za to, że wytrwaliście. A teraz pani poseł Krystyna Siewińska. Ja zdecydowanie krócej. Panie dyrektorze, pani dyrektor, księże biskupie, szanowni rodzice, nauczyciele, droga młodzieży. Moja przygoda ze szkołą to 19 lat temu, kiedy moja córka Kasia przyszła do zerówki. I proszę sobie wyobrazić, że ja do niedawna w telefonie miałam wpisane Szkoła Kasi. Dopiero niedawno, miesiąc temu, zmieniłam na Szkołę Antka, bo teraz do szkoły chodzi mój wnuk, kolejny jest zapisany. Cóż można powiedzieć, fantastyczna szkoła, ponieważ kształci też fantastyczną młodzież i wypuszcza ze swoich drzwi ludzi, którzy sobie doskonale w życiu radzą. Radzą sobie w różnych sytuacjach, w różnych szkołach, zdobywają dalej wykształcenie z sukcesami, idą przez życie. I nie byłoby tych sukcesów pewnie, gdyby nie to, czego ich uczycie, szanowni państwo, drodzy nauczyciele. To jest też coś więcej niż tylko sama nauka. To jest też poczucie wspólnoty, poczucie jedności. To jest utożsamianie się z tym, że żeby odnosić sukcesy, trzeba być razem, trzeba wspólnie coś budować.
Ale jak może być inaczej, kiedy macie takiego pośrednika tam u Pana Boga, błogosławionego Jerzego Frasakiego i człowieka ośmiu błogosławieństw, jak mówił o nim nasz święty ojciec Jan Paweł II. I na koniec mogę tylko powiedzieć, bądźcie jak Frassati. Dla Pana Dyrektora list z gratulacjami. Dla Pani Dyrektor mały prezent, ona na pewno będzie wiedziała, jak go zagospodarować.